prowadzi działalność, pod jego działalność część rolników wykupiło kosiarki, wykupiło grabiarki, wręcz staną na lodzie, to za tym ten inwestor nie jest jedynym inwestorem. Jeszcze są działki, które są zainwestowane tam w pobliżu hydroformy. Jeszcze jest facet, który wziął budynki po byłej spółdzielni, fakt, że mu to się tam nie trędzy, ale on wtedy, powiedzcie, jaki on ma w ten czas interes skończyć, powiedzmy to, czy ktoś ma interes budować się w Miłowie, jeżeli będzie śmierdziało. To, że nie ma ustawy odorowej, to nie znaczy, że nie śmierdzi. Sprawdźcie sobie w różnych tych wszystkich powiem, portalach internetowych z Polski, gdzie ludzie stają, że to śmierdzi. A dlaczego u nas ma nie śmierdzić? No co? Może nie śmierdzi. Ktoś powie, a ja byłem i nie śmierdziało. Bo nie śmierdziało, bo była mała ferma i była właśnie pełna, pusta i mało jest, powiedzmy, tych wszystkich gazów, kiedy wprowadzamy kurczaki na początku, kiedy one mało po prostu jedzą. Nie chcę się wyrazić, ale powiedzmy sobie, mało też srają. I jeżeli, a gówno śmierdzi zawsze. Im większa kura, tym więcej oborników. Taka jest prawda, no niestety fizjologii się nie da oszukać. Ktoś tam mówi, że poprawiły się warunki, poprawiły się. Jeżeli chodzi o drobiazgo, poprawiło się, jeżeli chodzi o kury, żeby wykorzystywały więcej paszy i miały szybsze przyrosty. Poprawiło się drobnostan kur i poprawiło się to, żeby jak najmniej ludzi zatrudnić. A to, jeżeli chodzi o fizjologię, nic się nie zmieniło. Jeszcze jest kwestia paszy. I im więcej paszy, oczywiście tym więcej obornika. To chyba nie chodzi o to, żeby produkować jak najwięcej obornika. I pytam się, co stoi na przeszkodzie, żeby ustalić miejscowy plan zagospodarowania, który nie szkodzi nikomu, a ten cały galimatyz, który tu powstaje, można jednym cięciem przeciąć. Więc proszę, i to jest apel do Państwa radnych, żebyście podeszli do sprawy racjonalnie. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pana radny. Ja zgłaszam wniosek o udzielenie głosu panu Bieszka. Bardzo proszę, kto jest za tym, aby pan Bieszkę zabrał głos? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby się wstrzymały. Proszę, ma pan głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, ja chciałbym coś innego zasygnalizować, a mianowicie były tutaj teraz uchwalane stawki za wywóz odpadów. Jakiś czas temu przedstawiłem panu burmistrzowi projekt bodajże uchwały rządowej, który wskazywał pieniądze, które są na wywóz folii i siatki rolniczej. Pan burmistrz podszedł do sprawy poważnie. Panie z ochrony środowiska zaczęły coś tam grzebać. Problem się robi bardzo poważny, bo ponieważ od jakichś 2 lat folii się nie można pozbyć. Kiedyś to brali i to zostało jakoś, jakiś recykling z tego był robiony. Natomiast od 2 lat nie ma co z tym zrobić. To jest Natura 2000 u mnie w Czarnocinie. Hałda tej folii, tej siatki to już są z 2 tony, a po tej zimie to pewnie będą z 4 tony. I jak się dowiadywałem u tych pani z ochrony środowiska, to powiedziały mi tak z grubsza, no, że nie znalazły nikogo, kto by to odbierał. To ja się pytam, po jaką cholerę ja płacę 20 tysięcy złotych podatku rocznie? To weźcie sobie troszeczkę z tych moich pieniędzy na utylizację tej folii, co? Może coś takiego zróbcie. Pieniądze brać to potraficie, a coś, dajcie coś za to. Co ja z tego mam, że ja wam płacę podatki? No co ja z tego mam? No siedzicie, no jeszcze nie koniec. A druga rzecz, chciałbym się dowiedzieć, czy Wysoka Rada uchwaliła jakiś projekt, czy jakiś plan, kiedy zostanie przebudowany ten mostek na kanale w Stepniczce. Tam jeżdżą ciężkie ciężarówki z sianem, z bydłem, ze zbożem. To się kiedyś zawali. Nie ma innej możliwości, żeby dojechać do tych wsi jak przez ten mostek. Tam jest bodajże 9 ton. Więc bardzo proszę szanownych radnych, żeby to rozważyli i zbudowali tam porządny most. Dziękuję bardzo. Ale nie ma. Ale nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę pytań.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Mam nadzieję, że ta sytuacja i ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. W takim razie przechodzę do punktu 19. Zamknięcie obrad 10. sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i zobaczenia.